z nami promotor Andrzej Wasilewski. 15 października w Katowicach Damian Jonak w swojej jednej z najtrudniejszych walk w karierze zmierzy się z Aleksem Bunemą. Jakie odczucia, jak przebiegały negocjacje w sprawie tego pojedynku? Negocjowaliśmy tę walkę praktycznie od chyba marca, czyli bardzo, bardzo długo, ponieważ już dawno temu z trenerem Łapinem żeśmy stwierdzili, że Bunema byłby bardzo ciekawym testem dla Damiana. Uważamy, że już jest najwyższa pora na taką walkę, Damian jest po prostu gotowy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się doprowadzić do podpisania kontraktu, do tego, że Bunema prawdopodobnie za godzinę wyląduje już na ziemi polskiej i w sobotę wejdzie do ringu z Damianem na poważny boks. To będzie taka najtrudniejsza walka w karierze Damiana. Wiadomo, że Alex Bunema jest już może troszkę zawodnikiem pasprem, natomiast lubi sprawiać niespodzianki i potrafi nokautować faworyzowanych przeciwników. To prawda, że nie jest zawodnikiem na fali, że tak powiem, wznoszącej się, natomiast jest zawodnikiem absolutnie absolutnie z stopu. Bardzo silny, bardzo twardy, bardzo doświadczony, wiele ciekawych nazwisk na swoim rozkładzie. Boksował praktycznie z całą czołówką, czy z wieloma naprawdę bokserami topowymi w swojej kategorii wagowej. I myślę, że na dzisiaj dla Damiana jest to bardzo ciekawy przeciwnik. Jest to kolejny stopień, kolejny schodek do góry, który, no, że tak powiem, no, pokaże, na co tak naprawdę Damiana w tej chwili stać. Damian już dojrzewa boksersko. Można powiedzieć, że jest już zawodnikiem dojrzałym. Powoli się wspina w tych rankingach. Teraz będzie walka o pas WBA, które na pewno jakoś tam dzięki tej wygranej, jeśli wygra Damian z Aleksem Bunemą, pokaże się w rankingu WBA. Kiedy przyjdzie pora na te najważniejsze pojedynki? No, nie ukrywam, że właśnie ta walka ma być takim, po pierwsze, dużym skokiem w rankingach, po drugie, no, ma nam odpowiedzieć samemu Damianowi, jak i całemu sztabowi trenerskiemu na odpowiedzieć na pytanie, na ile Damian jest gotowy już na te najważniejsze walki. No, jeżeli Damian tę walkę wygra, zakładamy, że czekamy, próbujemy szukać miejsca, żeby się wślizgnąć już na walkę Mistrzostwa Świata. WBC i WBA to są te federacje, gdzie celujemy? Kategoria 69 kg jest dosyć mocno obsadzona, czy nawet bardzo mocno obsadzona, w związku z tym nie jest to takie proste. Kibice troszkę się, kariera Krzysia Wodarczyka w wadze kruse prowadzona absolutnie wzorowo, plus to, że jego kariera od samego początku był, że tak powiem, przez cały świat bokserski uważany za wielki talent i przyszłego czempiona, była troszkę, że tak powiem, łatwiej Krzysia doprowadzać do walki o Mistrzostwo Świata. W kategorii 66 czy 69 kg jest naprawdę ciężko i w związku z tym nie oszukujmy się, że karty będziemy rozdawać, tylko rozmyślnie słowa wślizgiwać się, bo czy to będzie walka eliminacyjna, czy to będzie walka od razu o tytuł, to na pewno w tej kategorii wagowej jest to wielka, wielka rzecz i na pewno będzie bardzo ciężko nam do tego doprowadzić, ale jesteśmy konsekwentni, pracowici, więc pewnie prędzej czy później się uda. Tam są zawodnicy, wiadomo, mocni i dodatkowo promowani przez mocnych promotorów. Damian deklarował, że gdyby pojawiła się na przykład szansa walki z Alvarezem w Meksyku, on by się tam wybrał. Czy to jest taka ścieżka, którą Damian może podążyć? Ja myślę, że jest to marzenie. Prawda jest taka, że Alvarez jest szalenie popularnym pięściarzem w Meksyku i w tej chwili kolejka pięściarzy się do niego ustawia, licząc na wielkie honoraria i na wielką sławę. To jest właśnie ten problem tej kategorii wagowej, że w 69 kg jest naprawdę dużo bardzo mocnych pięściarzy, nie tylko mocnych bokserską, ale także mocnych promotorsko, mocnych telewizyjnie, za którymi, że tak powiem, no, mocny biznes stoi i w związku z tym to wszystko powoduje, że naprawdę w tej wadze jest ciężko doprowadzić do walki o tytuł Mistrza Świata.